Nazywam się Józef Więcław. Pan jest synem? Synem Genowefy. Genowefy z domu Kudełka, też Więcław. Proszę opowiedzieć o... Pana mama była w czasie okupacji łączniczką Armii Krajowej oddziału Wira Konrada Bartoszewskiego. Proszę powiedzieć, kim byli pana dziadkowie? Dziadek był rzeźbiarzem lokalnym. No, ale wiadomo, że w tamtym czasach się, prawda, niewiele to można było na tym zarobić. Po prostu samoukiem był. Babcia wychowywała dzieci, mieli kawałeczek pola. No i z tego żyli. W jakiej miejscowości? W Józefowie, w Kubiu Góraja. Był dom rodzinny, niewielki, drewniany, postawiony na włościach, jak to się nazywało. Taka była wieś, Pardysówka obok. To była i włączona pod Józefów, ale zezwolono tej właśnie sołectwo, co zezwoliło na wybudowanie drewnianych domków na tym terenie, które później stanowiły własność miasta Józefów. No, dorobili się, proszę Państwa, znaczy się dochowali się 9 dzieci, z czego 3, 3 zmarło w młodym wieku. Choroby szerzące się, szkarlatyna, hiszpanka. Także zostało ich 6. 2 pokrona zginęło w czasie II wojny światowej. Wojnę przeżyło 4 osoby. Ale i wojna pochłonęła też i dziadka w 1943 roku. No, została tylko moja mama i 2 wujków po wojnie. Proszę opowiedzieć, w jaki sposób pana rodzina znalazła się w konspiracji? Proszę Państwa, na terenie Józefowa było jednak wielu ludzi, którzy wrócili po wojnie w 1939 roku. Byli też nauczyciele, ludzie światli. Wrócił z wojny Konrad Bartoszewski. Wrócił z wojny Selim Czesław Murzacz. I to oni, prawda, rozpoczęli, prawda, założyli konspirację, zbierali broń. Nadleśniczy taki był Wróblewski, który, prawda, dawał podwody tak zwane, zakopywali, konserwowali. Także było kilka arsenałów broni schowanych, prawda, po kampanii wrześniowej. I to stworzyło zaczątek tej całej konspiracji. Czy pana dziadek wstąpił do konspiracji? Nie, dziadek nie. Dziadek chronił swoje dzieci przed wojną, prawda, ale cóż mógł zrobić, kiedy ci młodzi się rwali do walki. Zresztą mojej matki brat najstarszy, który w tym czasie był już żonaty, miał rodzinę i w niedalekiej miejscowości jak Borowiec prowadzi młyn na rzece Sopot, Tanwi. No i on jako człowiek, prawda, obeznany z bronią, zaczął też to robić. I co jest, się Państwo, jest ciekawe, jest to taka obiegowa opowieść nasza rodzinna. W 1939 roku trafił się, prawda, w te tereny żołnierz pochodzący z Wielkopolski, oficer, schronił się w lasach. To był żołnierz polski, w polskim mundurze i zatrzymał się w Borowcu. Tam go mój wujek przechowywał. Tragedią jest to, że po latach, w 1942 roku, tenże oficer, ale już w gestapowskim ubraniu, powrócił w te strony. On im pomagał jeszcze, jak zbierali tą broń, konserwowali, chowali ją tam w rzece. On to wszystko im pomagał. Mój wujek mu dał nawet, prawda, swoje ślubne ubranie, ażeby, prawda, miał czym powrócić, poruszać się po Polsce. Okazało się, że to był żołnierz pochodzący z Wielkopolski, ale zasilił oddziały Wehrmachtu. I podczas jednej z pacyfikacji wsi ta wieś została kompletnie spalona, a mój wujek zginął.
Mógłby uciec, ale ciocia miała miała dzieciaków. Z jednym była w ciąży, a drugi był i była świadkiem tej egzekucji. Zginął, zastrzelił go. Ten oficer, który, prawda, wcześniej został uratowany, po prostu, jak patriotyczny obowiązek był. No, przyszedł żołnierz, trafił, prawda, pod ten, chciał się przebrać w cywilne ubranie, a Niemcy oczywiście, przecież takich ludzi w mundurach od razu wyłapywali. Jego żona przeżyła i dzieci? Przeżyła, w 57 roku zmarła. Proszę powiedzieć, to był najstarszy pana wujek, a następny? To był nie najstarszy, to był drugi z kolei, przepraszam. Później był, wie pani, było troje dzieci, które się przed moją mamą urodziło. Był jeszcze wujek Antoni, był wujek Janek i ten Józef, który zginął tutaj w Józefowie 1 czerwca 1943 roku w obronie Józefowa. Mógłby pan o tym opowiedzieć? Proszę państwa, wiecie o tym, że w 1942 roku Niemcy przeprowadzili tą akcję w całej Polsce, na okupowanych terenach, likwidacji Żydów, prawda? I u nas też to się odbywało. No oczywiście to były tragiczne sytuacje, no bo na terenie miejscowości tak niewielkiej, na rynku, jak ginie sto kilkadziesiąt osób, prawda, od dwóch esesmanów, którzy strzelali do Żydów jak do kaczek. Czy to mogła zobaczyć ludność miejscowa? No, oczywiście, no bo przecież trudno było, prawda, tego nie zauważyć. To nie była egzekucja zebrana. Oni strzelali do ludzi, do dzieci, do chłopców, do matek, do ojców, do takich ludzi, do Żydów oczywiście, którzy na terenie Józefowa przebywali. Mało tego, tutaj było zwieziono około paru tysięcy może Żydów z Kutna, nawet z Austrii byli Żydzi. Tutaj robili takie getta, prawda? I tu mieszkali, to było ciasno, bieda i tak dalej. W takiej małej miejscowości, która też była pozbawiona warunków do życia, to dla nich to była tragedia, no, ale sobie jakoś żyli. Ale jak się zaczęła ta cała akcja, no to ginęli. Później, wie pani, to była taka egzekucja zbiorowa, tam gdzie zginęło około 1500, do tej tak zwanej Górze Winiarczykowej. Tam, no to strzelano do dzieci, kto tam był, prawda, złapany, to chwytali. Niszczyli tutaj, no bo to jest, to była taka mała mieścina na pół żydowska. No to, że ta Lubelszczyzna tutaj dawała schronienie. Żyli sobie ludzie jak normalnie, prawda, nikt tego, ten Żyd, ten Polak, prawda, ale sobie dawali. Mama miała koleżanki swoje, którymi do szkoły chodziła. No i było spokojnie, dopóki nie zaczęła się ta cała akcja. Ale to ta nienawiść do tego Niemca, no to się ona tworzyła na oczach, bo to ludzie widzieli, co oni wytrapiają, bo jak mówią, że jak zaczęli się za Żydów zaczęli mordować, to ich i za nas wezmą. Jak można było patrzeć na takie coś, więc trzeba chwycić było za broń, no bo i to ludzie spontanicznie brali, niekoniecznie przygotowani do bitwy, prawda, bo którzy nie mieli z wojskiem nic do czynienia, tam niewielu, że tam trafiali się chłopcy 17-18-letni, dziewczęta do służby sanitarnej, to wszystko, prawda, szło takim, tak spontaniczne to było. Proszę powiedzieć, ten pana wujek, który zginął w Borowcu, tak, miał na imię Józef, tak? Nie, Jan. No. Marian Władysław, tam jest pomnik postawiony, moja matka postawiła. Następny, który tutaj zginął, Józef. Proszę opowiedzieć, Józef, w jakich okolicznościach? Proszę państwa, Niemcy, gdy w 1943 roku rozpoczęli, prawda, likwidację, bo wiedzieli o tym, że na terenie jest ruch oporu, tak zwany oni nazywali. Ale raz to było państwo podziemne, bo to była naprawdę struktura znakomicie urządzona. Zresztą ja po latach, oglądając te dokumenty, no to rzeczywiście, to trzeba było, jak to funkcjonowało, no to trudno sobie wyobrazić. No ale tak było. Proszę państwa, w 1943 roku nasiliły się te pacyfikacje, to była jedna, 4 lipca, 4 lutego i wybuchło to tak zwane powstanie to zamojskie. No to się zapoczątkowało, no wie pani, no tak, to tam była wojda, to tam gdzieś bataliony chłopskie, to znowu, proszę panią, tutaj wysadzanie pociągów i wtedy nastąpiła ta dekonspiracja, no bo już jak
wezwano do boju żołnierzy, no to oni już musieli z lasu wyjść. Mało tego, wyjść z domów, prawda, bo tam mieli pod poduszką też broń. Zatrzymaliśmy się na momencie, kiedy właśnie tutaj zbliżały się pacyfikacje. Tak, i jedna z pierwszych to była 4 lutego 1943 roku na terenie naszym. I była to akcja zimowa, wiadomo, luty, nazywana często przez moją mamę i tych partyzantów jako akcja białych kożuchów. Gdyż dlaczego? Gdyż Niemcy występowali w białych kożuchach, tak żeby, prawda, zegrać się, prawda, z kolorem śniegu. No i wiecie państwo, no to powodem też była, wielu ludzi albo zginęło, albo, prawda, dostało się do obozów koncentracyjnych, do obozów przejściowych, pierwsze Zwierzyńcu, później na Rodundzie w Zamościu. Wielu, prawda, skończyło się w Oświęcimu, prawda. I proszę państwa, ten, żeby zapobiec tym pacyfikacjom, tym nasiedleniom, prawda, które tam też zaczęły się, wie pani, w obrzeżu powiatu biłgorajskiego, a i zresztą mieli informacje, co się działo w Zamojskim, bo dostawali informacje z dowództwa okręgu. To, także no, zaczęli bronić tych ludzi. No i wiadomo, jeżeli się, prawda, strzela, no to ktoś to słyszy. Informacje szły do Niemców. Niemcy mieli coraz więcej informacji na temat ruchu oporu, bo po szantażem, prawda, bronią, zmuszali ludzi do takich czy innych zachowań. I wpadli na pomysł, że należałoby, prawda, wejść w te struktury partyzanckie. No to jaki sposób jest? No nawet przebierano ich za, prawda, Polaków świadczących, no ale bardzo szybko się to zorientowali żołnierze tego podziemia naszego, i czego dowodem, ale wiele osób zostało wprowadzonych w błąd. Na przykład tragedia z tego samego dnia, 1 czerwca, dotknęła Sochy. Koło wieś położono od nas kilkanaście kilometrów. Weszło tam 3 esesmanów przebranych za Polski i szukali kontaktu i chcieli, prawda, kupić broń. No, postawili trochę wódki, paru się ludzi dało nabrać, znaleźli, kupili. No, oczywiście zapłacili bardzo dobrze, ale informacja już poszła dalej, że trzeba tutaj zrobić porządek, bo tu jest ruch oporu. To było pod koniec maja 1943 roku. Następnego dnia wstąpili do Józefowa. Tu lokalnego, prawda, restauratora popili, pobawili się. Oczywiście Volksdeutscha. No i to samo, akcja została przeprowadzona. Ale miejscowy dowódca Selim, pseudonim, nazywał się Czesław Murzacz, otrzymał informację od osoby, która przybiegła do niego i mówiła: panie komendancie, wśród tych ludzi, co tu przeszli, to było, widziałam go w tym obozie przejściowym w Zwierzyńcu, nazywał się major Lange, jeden z największych takich katów. No i lokalny dowódca, Hieronim Jons, wyznaczył grupę do likwidacji tych 3 ludzi. No, zastrzelili 2, jeden zwiał, ale to i tak by nie miało nic wspólnego, bo i tak trzeba było, prawda, się bronić, szykować, prawda, obronę, no bo to już jest dekonspiracja, tamci, prawda, jakoś zginęli, tamci już przygotowali, Niemcy, oczywiście odpowiednio na te Sochy. Ale ruch tutaj nasz, tych partyzancki, no to musiał się, prawda, zbierać, no jakoś bronić tej ludności. No ci ludzie musieli uciekać, chronić się po lasach, to prawda, po różnych wioskach, ale nie wszyscy uciekli. I proszę państwa, 31 czerwca rano zbombardowano Sochy, wymordowano ponad 100 ileś osób, dokładnie nie pamiętam w tej chwili. No i przystąpiono do Józefowa. Do nas to jeszcze dojechał pociąg pancerny, który stał tutaj na odcinku między stacją Krasnobród a Długim Kątem i wysiadło kilkuset, prawda, żołnierzy niemieckich, szupo, i ruszyli na Józefów. Z tym tylko, że
Józefu się przygotował do tego, bo na okolejących wzgórzach tutaj Józefowa zebrały się oddziały BH Skrzypika, oddziały Wira, znaczy się, przepraszam, nie Wira, bo Wir w tym czasie był ranny, nasz lokalny oddział Miąca pod ogólnym dowództwem i dołączył do nich jeszcze oddział rosyjski Miszki Tatara. No i wszyscy weszli do akcji. No wiadomo, że Niemcy, prawda, dysponują większą, prawda, siłą ognia. Niemniej jednak usytuowanie terenu zmusiło Niemców do odwrotu. No oczywiście przedtem spędzili pewno około 100 ludzi może jeszcze pod cmentarz kościelny, którzy by służyli, miały być rozstrzelani ci ludzie, to nawet nie ma mowy. Bo samo by zrobili co z tamtymi w Sochach. Ale obroniło się to, prawda. Ludzie się rozbiegli, Józef został wolny i tam nawet były takie informacje, ponoć przychwoziła to jedna z łączniczek Kredywu gazetę wychodzącą w Warszawie, że z tytułem taką tam podziemną, że Józefów wydał wojnę Niemcom, Rzeczpospolita. I tak to zostało tak nazwane. No jakie tam były z tego reminiscencje? No były takie, że dokładnie wyczyszczono nam tutaj ludzi. Ludzie uciekali, gdzie mogli, prawda. Pacyfikacja za pacyfikacją. Czego dowodem jest, prawda, te tablice pamiątkowe, które żeśmy pod kościołem... To znaczy już w Józefowie nikt nie mieszkał od tej pacyfikacji? No nie, to była następna jeszcze, a później były w 1944 roku. Ale tutaj ludzie mieszkali? W dzień, a w nocy już ich nie było, no bo... Nocowali po lasach, tak? Tak. I ty bojąc się pacyfikacji. Proszę powiedzieć, jak zginął pana wujek kolejny? W tym właśnie, w tej całej akcji, podczas ataku już na te niemieckie pozycje, to on, proszę państwa, naprzeciwko swojego domu zginął około 50 metrów. Obsługiwał RKM, dostał brzuch. A z uwagi na to, jak mówiłem o tym kształtowaniu terenu, że szpital, lekarz był poza... Trudno było przejść, bo był taki ogień, no i skonał tam. Zginął też i ten Rosjanin, ten dowódca, w ten sam dzień, w ten sam prawie... Czy pana wujek był w oddziale partyzanckim? Był, tak, był bezpośrednio w plutonie Białasiewicza. I czy to był oddział partyzancki, który przyszedł na pomoc, jak usłyszano strzały w Józefowie? Proszę państwa, z uwagi na to, że jak wspomniałem, że ta kobieta ostrzegła, już wtedy przygotowywano się, już wszystkie oddziały, które stacjonowały w okolicach Józefowa, zostały, prawda, postawione w stan gotowości, bo wiadomo było, że jeżeli ktoś ginie, taki, prawda, okupant, i to na terenie, prawda, no okupowane, ale no wiadomo, że ich pod ich nadzorem gdzieś każda miejscowość była, to wiadomo, że ktoś tam, prawda, będzie musiał ponieść za to karę, no. A żeby to ochronić, no więc zmobilizowano wszystkie oddziały, nawet były oddziały Wróbla, Skrzypika, oddziały Miszki Tatara, to prawda, to przyszedł w ostatniej chwili, ale był też oczywiście, no i oddziały te lokalne ekspresówki Józefu, które liczyły no kilkadziesiąt, kilkaset może osób. No dokładnie w tej chwili trudno określić. Powiedział pan, że w tym samym miejscu zginął wtedy Miszka Tatar. Mógłby pan powiedzieć, kto to był? To był dowódca oddziału partyzanckiego, który, proszę panią... Jakiego oddziału, czyjego? To był imienia Kotowskiego, który wchodził w skład oddziału imienia Tadeusza Kościuszki, to jest tej Gwardii Ludowej, no, gdzie pod ogólnym nadzorem wtedy na naszym terenie w 1943 roku i jeszcze czwartym dowodził to Grzegorz Korczyński. Nawet istnieje informacja, prawda, którą obecny człowiek, który brał udział w tej bitwie o Józefów, był świadkiem, jak mój wujek, bo był łącznikiem. I on
zawiadamiał tych wszystkich, no bo nie było komórki, nie? Więc zawiadamiał ich, prawda, że zbiórka, akcja i tak dalej, mają się stawić i ileś tam żołnierzy ma przyjść na pomoc. To, proszę panią, odwiedził oddział Gwardii Ludowej stacjonujący głębi w lesie pod dowództwem Grzegorza Korczyńskiego, który był późniejszym wiceministrem obrony narodowej. To tego... Ten sam. Ten sam. A to o Miczce Tatarze. Ale do tego chcę powiedzieć. No, i proszę państwa, i ten pan, pseudonim Butrym, to jest Tadeusz Nowak, zeznaje. Jest, mam tutaj, prawda, w zeszytach osłuchowskich jego informacje, który mówi tak, że byłem świadkiem, kiedy meldował Kudełka, więc to jest mój rodzony, mojej matki brat, ten Józef, który za chwilę później wrócił, zginął. Mówił tak, meldował do Miąca, który dowodził całą operacją. A co? Zapytał się, czy wszystkich powiadomiłeś? Tak. Mówi, że Miszka wchodzi do akcji. A co z Grzegorzem? Bo miał pseudonim Grzegorz Korczyński, nie? Powiedział, że jemu z pańskim wojskiem nie po drodze. Ale co jest znamienne, proszę państwa, w 1964 roku bodajże ukazała się taka informacja, tak pani Sowińska taka opisuje, jak to Grzegorz Korczyński wyzwalał Józefów. I ten pan zbuntował się i napisał ten artykuł o tym właśnie zajściu, gdzie był świadkiem, jak Grzegorz się wyzwalał Józefów. Proszę powiedzieć, Miszka Tatar. Miszka Tatar. Miszka Tatar. On, proszę panią, uciekł z pociągu. To był jeniec wojenny. Znaczy się z pociągu. Prawdopodobnie on w Częstochowie, gdzieś tam obozy takie przejściowe Niemcy mieli, jak po aneksji na Rosję. W 1941 roku go chwycili. Gdzieś tam z grupą jeńców zwiał w lasy i znalazł się tutaj na Zamojszczyźnie. I znalazł się właśnie w miejscu to, takim jak Borowiec, państwo kojarzą, o które wspominałem wcześniej, o moim wuju. No to chodziło to po tym, no to no biedni ludzie, no chcieli żyć. No to wuja tam miał ten młyn, prawda, tym zarządzał tym młynem, to tam ich trochę podkarmił, prawda, no bo to człowiek, nie? I, ale oni, wie państwo, w jaki sposób. Oni się kompletowali. To był 40, bodajże drugi rok. Bo tam się znaleźli, tamtym... I Hitler uderzył na... Znaczy się dowiadomo było, no przecież o czym mówimy, o tym mówię. Proszę państwa, kilkadziesiąt żołnierzy znalazło się w lasach józefowskich. To byli żołnierze sowieccy. Takich uciekinierów. Tych uciekinierów, którzy rwali się do walki, ale ktoś ich musiał dozbroić. Więc na tym terenie dowódcą był Wir. On im nawet pozwalał. Z tym, że wszystkie akcje mają być uzgadniane. To nie tak, że sobie działał, prawda, i tak dalej. Jeżeli coś robił, jeżeli coś, prawda, chciał zdobyć jedzeniem, no bo aprowizacja była konieczna, bo trzeba ci ludzie, że musieli żyć. Nie mieli żadnego prawa poruszać się w tym terenie, gdzie byli Polacy. A więc mogli zdobywać żywność i zaopatrzenie na terenach tam, gdzie Ukraińcy byli nasiedleni, a więc poza linią Tanwi, a więc Cieszanów, tam Dzików i tak dalej, tam, gdzie byli nasiedleni Ukraińcy, w Łukowej. Nawet też byli Ukraińcy, mało tego, w Aleksandrowie niedaleko Józefowa. Tam były miejsca, gdzie Niemcy nasiedlili tam, prawda, tych Ukraińców spod znaku Własowa. I proszę panią, i on sobie działał tam, prawda. Niektóre akcje były uzgadniane, o tym pisze i Wir Bartoszewski, prawda, nie miał nic wspólnego, nic nie mówił źle z tym, że wrócę do tej całej sprawy, jak opisuje ten pan Butrym, to akcje w Józefowie. O tym, jak miał przyjść z pomocą Korczyński i opowiada, że z pańskim wojskiem mu nie po drodze. Miszka państwo odpowiada tak, jeżeli mówi, skończymy z Niemcami i później się weźmiemy za Korczyńskiego. I to było powodem, że ten żołnierz zginął. Prawdopodobnie, bo wszyscy mówią, że politruk go, prawda, sprzątnął.
Miszka tata. No, wszystko wskazuje na to, że pochodził z Krymu. Na ten temat są różne, są rozbieżności. Miał urodę tatarską? Tak, to była taka dosyć egzotyczna postać. To był wysoki mężczyzna, tak moja. Moja matka mówi, że on bardzo często u mojej matki w domu, w moim rodzinnym domu przebywał, ze względu na to, że jak powiedziałem, no jak mu życie uratowali, prawda, karmiąc go tam, prawda, w tym Borowcu, to chciał się odwdzięczyć. Tak się niby. Tam nie było polityki wtedy. Wtedy nie było żadnej polityki, wtedy walczyli i nic się tam nie działo. Dopiero później, jak te oddziały Sankowa jak zaczęły wkraczać, kiedy Niemcy, Rosjanie zaczęli zrzucać i dozbrajać swoich żołnierzy, bo później były te zrzuty. No tam byli ci różni żołnierze, byli uciekinierzy i ci, którzy przyszli ze wschodu, żołnierze, no bo... Ale to już później, w 1944. Tak. Dobrze. Miszka Tatar. Historia Miszki Tatara rozpoczyna się w Rakach w roku 1942. To wtedy, prawda, pojawił się na terenie lasów Puszczy Solskiej, między innymi koło Borowca, na takim siedlisku nazywane Byki. Była to osada, na której, prawda, zmieściła się leśniczówka Karczmisko, a gajowym był pan Biszczanik. To do niego przybyło 6 jeńców sowieckich i 2 Polaków, Mańka i Antoni jakiś, prawda? Tak mówią o tym, opowiadają o tym ludzie, którzy, prawda, później spotkali ich w tym lesie. No więc to byli ludzie przestraszeni, którzy uciekli, szukali ratunku, prawda, żeby przeżyć. Ich tam, prawda, nie interesowało, prawda, czy się komuś, prawda, no, nikt w zasadzie nie zwracał uwagi na nich, prawda, w sensie takim, jako wrogowie, no bo po prostu ludzie potrzebujący pomocy. Tak też, prawda, ludzie postępowali, no bo mamy to w naturze. Trafił, prawda, się, prawda, w tym gajowym był jeszcze w Hamerni taki pan Mierzwiński, który tam udzielił im, prawda, pomocy tam w zaopatrzeniu. Ale tych Rosjan przybywało coraz więcej. Około 100 nawet. I, prawda, znajdowali się oni na takich mokradłach od wsi Kozaki aż do Borowca. No chcieli, prawda, nawiązać kontakt z partyzantką polską, ale wir, prawda, to stacjonujący dowódca rejonu, dosyć sceptycznie się do tego odnosił, gdyż ze względu na to, że dochodziły do niego sygnały, że oni, prawda, napadali na wioski i plądrowali, ludzi zabijali. Trafiło się tak, że w Tarnowoli zabili 2 ludzi, później w Brzezinach również. W Józefowie ograbili nawet probostwo księdza Całki. No ale był, ażeby to ukrócić, wysłał, prawda, wir do nich parlamentariuszy i na spotkanie, jak oni widzą, prawda, swój pobyt tutaj na tym terenie. No więc oni chcieli walczyć. Jeżeli tak, to wszystko pod kontrolą i żadnych, prawda, żadnych aktów przemocy na terenie tutaj miejscowości i okolic. A jakoby w tym czasie, prawda, były wioski zasiedlone przez Ukraińców. To były takie wioski znajdujące się poza tamtą stroną Tanwi, tak jak Cieszanów, Dachnów czy Łukowa, tutaj niedaleko Józefowa, około 20 km. No i tam, prawda, tam się zaopatrywali, no bo wiadomo, sklepów nie było, a trzeba było żyć, środków na to nie było, ale trzeba było i walczyć, a więc broń, prawda, pozyskali od chłopów wiele. No bo ludzie zbierali w 1939 roku broni, ta broń się znajdowała, zakopana i tak dalej, w różnych schronach, w rzece, w studniach. No, powstały 3 takie miejsca, które, prawda, dowodził oddziałem Miszka Tatar, drugim dowodził Miszka zwany Gruzinem i był jeszcze tak zwany Alosza. Te wszystkie 3 oddziały połączyły się w jedno i postanowili i pod jednym dowódcą Miszki Tatara. Ten oddział, prawda, stacjonował, prawda, w odległości około 20 km od Józefowa w głębi za Fryszarką, tak zwaną. I tam, prawda,
czekał na rozwój wydarzeń. Oczywiście tam niejednokrotnie, prawda, sam działał, no bo jak powiedziałem, na te tereny zasiedlone przez Ukraińców, no Ukraińcy też dawali się w skórę, prawda, Polakom. Niemniej jednak byli, prawda, też wypożyczani, jak to się mówi, do oddziałów na jakieś akcje. Nazywano ich na początku bandziorami. No i nie ma się co dziwić, gdyż działalność ich była trudna do opisania. To dla ludzi, prawda, tu mieszkających było wielkim utrudnieniem. Miszka Tatar, na ten temat została napisana. Napisano wiele książek, wiele wspomnień, ale i dyskusje były, toczyły się na łamach prasy, telewizji i do tej pory się toczą, gdyż prawda, oni, prawda, w swoim czasie, w 1943 roku weszli, prawda, struktury już tej sowieckiej partyzanckiej, która, prawda, już została w 1943 roku, zaczęła działać tak zwane te oddziały rajdowe. Byli zaopatrywani, Rosjanie zapatrywali ich zrzutami. No i, prawda, zaczęli, prawda, w pewnym sensie robić wrogą robotę. Ze względu na to, że nie patrzyli, prawda, przeprowadzali akcje na własny, prawda, rachunek, ale nie bacząc na takie konsekwencje poniesie społeczność lokalna. Tak było, prawda, w 1943 roku. Dokładnie to było 27 lub 8 marca. Wysadzili oddział taki rajdowy sowiecki imienia Szczorca. Wysadził pociąg pancerny w okolicy Józefowa. I co później było? Na odcinku od Józefowa aż do Wywłoczki za Zwierzyniec wszystkie te wsie zostały spacyfikowane. Największa tragedia dosięgła wieś Pardysłówka, gdzie zginęło ponad 30 osób. Spalili, zamordowali Niemcy, paląc, prawda, strzelając do ludzi. Tragedia. Ja tu mam w swoich zbiorach takie informacje, takie wspomnienia ludzi, którzy przeżyli te pacyfikacje. To były rzeczy, prawda, niemożliwe, gdyż jedna z pań, nawet niedawno rozmawiałem z taką panią, nazywała się pani Łepik z drugiego kątu, która była mieszkanką wsi Pardysłówka, opowiadała, jak matka patrzyła na śmierć swojej trojga dzieci od 2 do 6 lat i mówi, co najbardziej widziała, że ta matka z Józefowa do Pardysłówki, to jest 2 kilometry, w płachcie nosiła na cmentarz do dzieci. To utkwiło jej to w pamięci, do tej pory mówi, to takie wspomnienia. Ale to tragedii było wiele. W 1943 roku, wiadomo, było nasilenie akcji dywersyjnych i jedno z nich był, prawda, atak na Józefa, o którym wcześniej wspominałem. I w tym czasie brał udział też i Miszka Tatar. Na ten temat to krążą legendy. Po wojnie, prawda, postawiono mu tam pomnik, ale to był jedyny pomnik postawy po wojnie w Józefowie. Jedyny pomnik bohaterom II wojny światowej. W Józefowie zginął razem z moim wujem. Znaczy się między innymi wuj zginął i 2 żołnierzy radzieckich. To właśnie Miszka Tatar i jeden jakiś szeregowiec o nazwisku nieznanym. Było rannych 17 osób, oswobodzono Józefów. Miszka Tatar poległ tutaj pod Józefowem. Rosjanie go zabrali, pochowali go, proszę panią, w miejscowości Hamernia. Tam przeleżał przez jakiś czas, wojna się skończyła. Rosjanie zabierali swoich jeńców, znaczy się swoich tych wszystkich żołnierzy i przewożono ich tam pod Łódź, tam nie wiem, tam gdzie była szkoła policji, nie wiem to. Pod Łodzią, KBW. Tak. I tam on został pochowany. A proszę powiedzieć, czy on był, on był komunistą, czy był dokuczliwy dla tej lokalnej miejscowości? No ale jak on mógł być dokuczliwy, kiedy jego pilnowali na każdym kroku, proszę państwa. W 1943 roku już były informacje o tym, że ci panowie, ze względu na to, jak się by nazywał, jaki miał mentalność, to Sowiet już był wrogiem, bo już docierały informacje. Bo ci, prawda, powódcy, żołnierze potrafili się wykazać, że tu nie będzie Polski, tu będzie, prawda, tylko wszystko Rosja. Proszę powiedzieć, ile lat walczyliście o to, żeby na tym pomniku dopisano nazwiska innych, którzy zginęli? Proszę panią, matka
w 87 roku, to jest w chwili, kiedy zmarł Wirt Bartoszewski, to pamiętam, jeździła, prosiła, żeby cośkolwiek wspomnieć o jej bracie. Nikt nie miał, nie miał Wirt Bartoszewski żadnej ulicy. Nie było o gromie, o nic mowa, ani o niczym. Tylko był Miszka Tatar i on zdobył Józefów. I narracja generała później Korczyńskiego. I to medialnie było podsycane, i prasa, i książki, zakłamywana i Nowe Drogi. Była historia. Cały czas i moja matka, jeżdżąc, prosząc, wybłagała, żeby, prawda, tam z boku na tym pomniku dopisać, że i zginął z nim, uprzejmie dali, że zginął z nim Kudełka Józef, pseudonim Czarny, żołnierz Armii Krajowej. Proszę powiedzieć, kto... A ja świeciłem lampeczko tam, prawda, w nocy, bo to trzeba było w nocy robić, żeby ten, który rzeźbił, też żołnierz Armii Krajowej, pan Adam Grochowicz, pseudonim Andrzej, to rzeźbił te litery. Proszę powiedzieć, kto jeszcze z rodzeństwa pana mamy był w Armii Krajowej? Była mama i było jej dwóch braci. Tych dwóch braci? Tylko dwóch. Proszę teraz opowiedzieć o swojej mamie. Ile lat miała i jak została zaprzysiężona? W 42 roku. Przed dowództwem był wtedy Miąc i ona, i był oczywiście jeszcze jej Wir. I tam została zaprzysiężona. Przeszła w szkolenie. Ile lat miała wtedy? 17. To był 42 rok, bo ona 25. Niecałe 17,5, coś tak naprawdę. 18 nie miała. No i proszę opowiedzieć, co robiła. No więc z uwagi na to, że to dziewczyna młoda, prawda, i znająca teren, a wszystko się odbywało, prawda, w obrębie tego, się nazywa, lasu, bo tu lasy dookoła. Tam się mieściły te placówki, chowali się tam, prawda, wszyscy ci. A poza tym znała te okoliczne wioski i miała tam wielu kolegów i koleżanki, z którymi chodziła przed wojną do szkoły. Także mogła się przemieszczać, znała dukty leśne, takie skróty. Potrafiła po tych bagnach chodzić, bo dookoła były rzeczywiście bagna niesamowite. No to więc wykorzystywano ją do przenoszenia meldunków. Zaczynała, prawda, od przenoszenia fałszywych kenkart. Tu był obecny, żyjący już taki pan, nazywa, może mogę powiedzieć, pan Władysław Baczmaga, który znakomicie podrabiał, prawda, dowody tożsamości. Ona przenosiła je to do Brodów, to do Radecznicy, do Biłgoraja, do Tomaszowa, do Zwierzyńca, o to pamiętam. Tam na te punkty, prawda, gdzie miała to donieść, a do Łukowej jeszcze. No i co jeszcze? No, zrzuty jak były, to niektóre niedziałające radiostacje musiały być, prawda, dotowarowane jakimiś częściami zamiennymi. No to też to opowiadała, że kiedyś podczas jednego przejścia trafiła na patrol niemiecki i musiała się chować to, prawda, w takie intymne miejsce. Te części zamienne do radiostacji. A tak to oczywiście informowała, prawda, oddziały, które stacjonowały w lesie o tym na jakiś... Czyli ona nigdy nie trafiła do oddziału partyzanckiego, była w dyspozycji dowódcy tutaj placówki. Tak, tylko on, bezpośrednio. I oni byli oczywiście tak ukryci, że dopiero po wojnie, wiecie państwo, jak się zdarzyło, że jak już ta władza nasza kochana weszła, to po prostu wyciągano od nich no, poza zadanym szantażu. I to tak pod takich, prawda, podejście takie, wie panie, sentymentalne do ludzi, do młodych dziewcząt. I zbierali informacje, tyśmy się dowiadywali, kto co robił, prawda. Nikt nie wiedział na przykład o takiej jej przyjaciółce, pani Henryce Rogala, która później przez jako działaczka WiN-u zostaje aresztowana. Nikt nie wiedział, prawda, o Wrzosie, prawda, który też zostaje aresztowany. No bo to na zasadzie tej, że
Już ludzie zakładali, prawda, rodziny jakieś, chcieli się, prawda, już tak oddychać. Ale jak nie wiedzieli? Nie wiedzieli, że wcześniej działał, czy nie wiedzieli, że został aresztowany? Nie, co prawda, co robił. Co kto robił, co tak. Kto robił, wtedy było wiadomo. No wiadomo było na przykład, że przyjaciółka mojej mamy, na przykład pani Mirska, była w tym, no, w szpitalu 665 tym partyzanckim, to wiedzieliśmy, że jest sanitariuszka. Ale o łącznikach to nikt nic nie wiedział, nikt nie wiedział o Malinie, nikt nie wiedział, prawda, o Jagodzie, nikt nie wiedział, prawda, o innych żołnierzach, bo mój wujo też był tym łącznikiem, no to on, prawda, poruszał się konno już jego, on był zbrojony dokładnie, także on, no. Inaczej, a proszę powiedzieć, jaki pseudonim miała pan? Czarna, tak samo jak i brat. No. A proszę powiedzieć w takim razie, bo pana mama nie brała udziału w bitwie pod Osuchami, ale w jaki sposób brały udział oddziały, do których jeździła i osoby, które znała? Co opowiadała co w pana rodzinie mówiło się o bitwie pod Osuchami? Ona była na samym końcu, czerwiec-lipiec 44, tak? Tak. No burza się skończyła i prawda się na tym skończyło jej urzędowanie w lesie, no. To znaczy ja wiem, że pana mama mówiła, że później się okazało, że ludzie tam zdradzali, że były jakieś donosy, że były aresztowania i ona już nie uczestniczyła w żadnej konspiracji. Zresztą założyła rodzinę wtedy, tak? No tak, no bo proszę państwa, no bo wtedy zaczęto, prawda, mówić o tych, którzy, prawda, się koło tej Armii Krajowej kręcili, kto czym był. Między innymi jest fakt niezbity, który w 1944 roku pani Piasecka-Żar w odwecie za zdradę swojego męża, Czesława Murzacza, zastrzeliła tego, który ją zdradził. Świadkiem widziała, kto to zrobił, bo była przesłuchiwana na Gestapo w Niemczech. W którym roku to było? W 1944. W 1944 już za Rosjan? Nie, jeszcze za... Nie, nie. Za Niemców, za Niemców. Tak? Ona sama to zrobiła? Ona sama to osobiście zrobiła, bo moja mama była koło cmentarza, tutaj obok Józefowa, i ona przejeżdżając na wieś Majdan Nepryski, no tam oczywiście ktoś jej jeszcze pomógł, prawda, w którym miejscu ustawić tego człowieka, nie? No on 28 sierpnia został schwytany i ona go zastrzeliła. 28 sierpnia 1944 roku. Czyli to za Sowietów już. No za Sowietów. Za Sowietów, a nie za Niemców. Ale i za o tym, że ten zdrajcą był, to za Niemców też był. Także on pracował i tu, i tu. To się facet, który chciał tu zarobić i tu zarobił. Proszę powiedzieć o bitwie pod Osuchami. Co w pana rodzinie przetrwało, jakie wiadomości o niej? Z tego, co wiem z opowieści żołnierzy, to moja mama miała takiego przyjaciela, który się nazywał pan Terlecki, pseudonim Boruta. I opowiadała mi, jak była na łące i on wracał spod Osuch. To był dziś 27 czerwca 1944 roku. No, udarty i tak dalej, wiadomo, wyszedł z tego okrążenia. No to wszyscy mówili, i co z nimi rozmawiała, takim panem Kukułowiczem, jak rozmawiała z Slimem, jak mówiła, rozmawiała z Wirem, jak z Niną Bartoszewską, przecież ci ludzie u mnie przebywali w domu. No nie było tam, prawda, tych żołnierzy, niektórych żołnierzy nie było, nie obiła, bo i ta okrążenie, bo jak oni się znaleźli wtedy w głębi w lesie i na nieszczęście jeszcze wielu ludzi po prostu ze wsi różnych, które myśleli, że tam las zawsze był dla nich, prawda, to ostoją takim, że przetrwają, a tam znaleźli, prawda, śmierć. No i to, że piekło, niesamowite piekło. Opowiadał mój ojczym, który przewyszedł z tego okrążenia, bo to, no to, na początku nie chciał w ogóle na ten temat rozmawiać. Po latach, prawda, zaczął, prawda, szukać tych swoich kolegów. Przecież jego oddziału Kryka, którym był, tego Topoli, to prawie wszyscy zginęli. Bo pana ojczym nazywał się? Sikora Bronisław, pseudonim Klucz.
Tam prawie wszyscy zginęli, tak? Tak, prawie wszyscy zginęli. No i on, to co mu nie, o nim wspominałem, no to po wojnie to oboje z mamą to zaczęli szukać tych ludzi. Zresztą po wojnie zaraz przystąpili do poszukiwania zwłok tych ludzi. Tu zresztą w Gońcu Łukockim taka pani, moja przyjaciółka nawiasem mówiąc, opisuje, prawda, te całe, kto tam, prawda, uczestniczył w tych, no było bardzo dużo ludzi zginęło. Wiele ludzi zostało pochowanych tam, na miejscu, na tym cmentarzu, ale wielu ludzi zabrali, rodzina zabrała. Mówił pan, że ktoś z bliskich rodziny, czy z rodziny, był świadkiem rozmów w trakcie okrążenia z Rosjanami, którzy też byli... Opowiadał mi właśnie ten Bronisław Sikora, ten pseudonim Klucz, że był świadkiem rozmowy między Sowietami, prawda, a Polakami o wyjściu z okrążenia. On o tym opisał i opisał to, prawda, w lokalnej gazecie. Dla gazety Tygodnik Zamojski i zresztą opisał to również w korespondencji z tą Katedrą Historii Nowożytnej w Lublinie. Stwierdzał alternatywnie i o tym mówił głośno, że Rosjanie zdradzili. Umówili się na wyjazd, na wyjście, a wyszli wcześniej. A proszę powiedzieć, czy pan wie, jak to się stało, że Bartoszewski też nie wyszedł w tym miejscu, w którym wszystkie oddziały miały się przebijać, tylko trochę z boku? Na ten temat krążą różne opowieści, bo to nikt nie może powiedzieć, jak to się wszystko działo, bo to wszystkie te oddziały zaczęły, prawda, uciekać na własną rękę. Ze względu na to, że tak, odszedł Kalina, niewyjaśnione okoliczności śmierci jego są do tej pory, Miecz po nim przejął, Miecz za chwileczkę oddał, za kilka godzin oddał, nie był w stanie, prawda, tego wszystkiego zebrać. Dopiero Selim z Wirem, a więc oddział Józefowski, bo to w gruncie rzeczy to Józefu był tą główną, prawda, tą stroną tej całej partyzantki. To oni postanowili wyjść z tego okrążenia i przebijać się w tym miejscu, gdzie stacjonowały te oddziały niemieckie, które przeczesywały wcześniej teren, a więc uznali, że oni są zmęczeni i będą mniej, no logicznie myśleli, mniej czujni. I taki żołnierz, też z oddziału Wira, pseudonim Junak, to jest Józef Mękal, młody chłopak poszedł jako pierwszy przejść tą drogę, którą mieli się przebijać. I on jako pierwszy, prawda, zanim oddział Wira, prawda, przeszli. I tak się udało wejść. I tak im się, prawda, udało wejść. A te oddziały, które próbowały iść na własną rękę, no to różnie ginęli. Znaczy nie wie. Proszę. Oni wszyscy się przebijali w miejscu wskazanym wcześniej przez Miecza. Nie przez Miecza. Miecz, prawda, był dowódcą całego zgrupowania, był Kalina pod usuchami. Kalina, prawda, wyszedł. Znaczy się najpierw uzgodnił z Sowietami, że będziemy się przebijać, jak już byli w tym okrążeniu. Jednak Rosjanie wyszli wcześniej, Kalina został sam i był zdezorientowany, no bo nie wiadomo co robić. I na jakiś czas się oddalił z tego miejsca. Nie wiedziano co, nie ma Kaliny, czas ucieka, pierścień się zaciska, więc co? Ktoś musi się tym zająć, więc wyznaczono Miecza jako najstarszego stopniem. Miecz też nie był w stanie tym kierować, więc zabrali się za to Wir i Selim. I oni zdecydowali, ci, którzy zostali przy nich, ci wyszli. Proszę powiedzieć, a jak Kalina odszedł sam, tak? Sam. Znaleziono go dopiero po. Po bitwie. I znaleziono jego ciało wtedy. Wtedy tak. W 100% ono zostało zidentyfikowane i... Nie będę dawał głowy. Bo ja znalazłam jakiś meldunek, że on przeżył i trafił do szpitala w Zwierzyńcu. Nie, w Zwierzyńcu to on leży. Spoczywa na cmentarzu. Na cmentarzu. Proszę powiedzieć teraz, był okres powojenny. Pana mama się zorientowała, że no jakby są jakieś donosy, że są aresztowania.
nie weszła do, znaczy nie musiała uciekać, ale też nie próbowała znaleźć kontaktu z powstającą wtedy konspiracją. Natomiast w waszym terenie ci jakowcy dalej trzymali się razem. Kiedy po raz pierwszy? Wiadomo wtedy, że władza komunistyczna w ogóle próbowała wykreślić AK z historii. Kiedy po raz AK-owców za kontynuowanie, kultywowanie pamięci o swoich po prostu represjonowano? Kiedy po raz pierwszy pana mama i jej otoczenie próbowało uczcić, znaczy po prostu uczcić poległych i jakiekolwiek zdarzenia z okresu okupacji? Proszę państwa, od samego początku, ale to się nie dawało. Jedyną ostoją był Kościół. Tam się można było modlić za dusze zmarłych takich czy innych żołnierzy. Tam, prawda, pozwolono w kościele montować tablicę pamiątkową. Kiedy pierwsza tablica powstała? Proszę Pani, też nie wcześniej. W 85 roku. Dopiero. A oni się spotykali wcześniej, towarzysko? Zawsze, zawsze. Już w latach 50? W latach 50. Mieli do siebie zaufanie? Tylko do siebie. Proszę powiedzieć, jak to się stało, bo pana mama miała ilu synów? Nas Was było jest? Pięcioro, czterech synów i córka. Jak to się stało, że wy wszyscy znacie tą historię całej rodziny i możecie po prostu obudzeni w nocy opowiedzieć w szczegółach z datami, pokazać miejsca, w których różne rzeczy się działy? Kiedy się tego nauczył pan? Proszę Państwa, nie tylko ja, prawda, na ten temat coś wiem, bo to moi przyjaciele też mieli rodziców, którzy w lesie byli. I też nieraz się spotkamy, no to mówimy sobie i musimy, prawda... No a skąd to wiecie? Jak nie od razu nam to powiedziano. Nie od razu. Tak nie od razu wiedział Piotrek Bartoszewski o tym, co ojciec wyprawiał. Nie zawsze Karina Kałuszko z domu, prawda, Murzasz, też nie wszystko wiedziała. Rodzice nas chronili, oczywiście, no to nie było mowy. Do którego momentu? Kiedy zaczęto zapraszać moją matkę do szkół. Dopiero zaczęła mówić? Mhm. Czyli w którym roku? No to gdzieś w latach 70. 70. To, ale... Pomnika bratu jeszcze nie pozwolono postawić. Dalej funkcjonował Miszka Tatar, obrońca. Ja wiem, ale teraz i dopiero wtedy zaczęto dzieciom mówić o tym, co... O partyzance. Dokładnie o partyzance. Ale nie wszystko. Nie wszystko. Na przykład w żołnierzach wyklętych nie było mowy, że na przykład Hertz został w 1945 roku zabity przez UB. To, że w 1945 roku w lipcu zabity został Chorodelski, pseudonim S. Dwódca plutonu. A jak pan został, jak pan i rodzeństwo byliście wychowywani? Jak światopogląd? Chodzi o to, co wam mówiono o świecie, o tym, co jest ważne, a co jest nieważne. No to kazano nam pacierz mówić. I Pismo Święte. Niech pan opowie o tej historii, jak pana zapisano do ZMS-u. O śmiechu, panie. Zapisano, no bo to w szkole przychodziło od ławki do ławki szedł ten, prawda, co zapisywał, ten, co tak dumnie nazywaliśmy przewodniczącym ZMS-u. No ale to wiązało się też i z finansowym, bo złotówkę nie każdy miał, prawda. No to był rok 60, tam którymś, drugi, pierwszy. No wtedy Kidmiszkę postawiono, no. Pomnik jemu. No i to mówię do ojca, żeby mi dał złotówkę na znaczek, to tam trzeba było wkleić do tej legitymacji. No to w dupę, przepraszam. I kazał mi ojciec zjeść tę legitymację. Nie dostał pan złotówki? Nie. Proszę powiedzieć, czyli po prostu was też pilnowano, znaczy uczono pewnych zasad. No jak mediacja nie dawała skutku, no to była
Inna terapia, wstrząsowa raczej. A proszę powiedzieć, czy jest pan dumny ze swoich rodziców i z ojczyma? Nigdy nie miał pan z tym problemu, że są byli tacy, a nie inni? Bo to za komuny było ciężko wtedy i pójść dalej do szkoły i zrobić proszę karierę. Proszę państwa, ja miałem problemy z... Co z tego, że jest, zdałem na egzamin na Wydział Prawa? Co z tego? No. Nie dostał się pan? Nie, no. Przyniosłem po dokumenty do dziekanatu. Słynne Collegium Juridicum UMCS-u w Lublinie. No. Koledzy się dostali. Kolega mój 7 lat się starał. Ale tam byli politrucy wtedy w kuratoriach. To była milicja. To były wydziały takie, które podlegały, prawda, pewnej kontroli. Jakaś moralność trzeba mieć była. Ja nie miał komunistycznej. Zaraz się zobaczyli to wszystko. Wymieszali mi to. Wybili zęba szybko. Ale żeby matkę nie denerwować, bo ja się dostałem na Wydział Prawa, ale po jakimś czasie wezwano mnie i odebrano mnie. Ach, czyli pan zaczął studia, tak? Jeszcze nie. Ale dostał się pan i po prostu potem pana zweryfikowano dopiero. Zweryfikowano, bo i milicja wydała i podała informacje, tutaj, prawda, głębiej zaczęli mieszać. I już. Ale to nie byłem ja jedyny. Kolega taki z Biłgoraja też również to samo. Śmiety się spotkali. Bo on miał taki sam podpis tego samego kuratora. I ja miałem no, na tym, że... Później ujechałem do Szczecina i tam kończyłem studium ekonomiczne, Wydział Administracji Państwowej. Dalej się znowu z tą komuną obżerałem. Wysyłali mnie tam różnie, takie różne tereny, żeby... Prawda? Chłopu przekonywać o tym, że ta, no, te spółdzielnie to są w porządku. No. Przesuwałem powiatowej Radzie Narodowej w Tomaszowie Lubelskim. Dziwne, nie? W 69 roku moja pierwsza praca. I jak pan sobie dawał radę z tym? No nie, ci pojechali. Była taka akcja, pamiętam, zimą 30 listopada. To był dzień imienin Andrzeja. Pamiętam, wysłano nas kilku na tereny, prawda, wsi tomaszowskich, żeby, prawda, znaleźć takie gospodarstwa podupadłe albo zaniedbane. I wtedy przyjmowano to na Skarb Państwa, a dzieci umieszczano w domu dziecka. No i ja w takiej akcji uczestniczyłem jednej. I to była, pamiętam, wieś taka, Michalów. To, proszę państwa, weszłem do domu, który nie miał stołu, ani łóżka. I wyszła dziewczynka, to był zimę, jak mówię, śnieg już popadał, gruda tak była. Wyszła dziewczynka, która miała pod jakąś lalkę. I mówi, ja tak mówię do tej dziewczynki, mówię, jak masz ładną laleczkę. To nie laleczka, to moja siostra. Niemowlę niosła pod pachą. Zima jak cholera. No weszliśmy, no to serce się ściska. No jak ja mogłem zareagować? Oczywiście zajęła się tam, ktoś tam się zajął, prawda, jakiś sołtys, coś tym wszystkim. No ale pojechałem dalej do miejscowości Poddodów. I co cię państwo wiecie? Szukamy domu. Jest tu gospodarz. Jest numer, prawda? A gospodarz, wiecie państwo, gdzie spał? Taka górka była i tam był kopiec na ziemniaki. Wychodzi taki zarośnięty człowiek i mówi, że co tam tego? Tam się pyta, prawda? Mówi, że on ma, po kuśtyczku możemy się napić, znaczy się trochę wódki ma. Ale mówi, co pan tam robił? A mówi, że on tam śpi, bo mówi, kartofle parują i on tam śpi. 30 listopad 69 roku, to są państwa informacje. A skąd wynikała ta bieda wtedy na wsi? Skąd wynikała? No tak ponoć te kołchozy działały. Ale to najpierw położyć, a później ludzi zmusić do pewnych zachowań.
A czyli po Nie prostu. dawano, po prostu miał, był gospodarzem jak pewnego terenu, bo mówił nawet, żeby to zaraz za granica była niedaleko. Część jego gospodarki została za granicą, a tu został, prawda? I miał konie, i miał zarośnięte w krzakach, takie stały w krzakach, takie wtedy zamrożone było, maszyny jakieś tego, ale już później sobie nie dawał rady, a państwo mu nie pomagało. Po prostu nie dać. Bo wtedy wszystko było na przydział. Tak. Narzędzia, nawozy, Najpierw go położyć. Nasiona. Ktoś tam, prawda, światły to wykorzystywał, no bo przecież administracja była. No i to chyba był mój pierwszy taki staż pracy. No to pan miał potem kaca niezłego. No. Proszę powiedzieć, co pana mama mówiła o tym, jak była w partyzantce? Czy to było jej dobre wspomnienie? Nie bała się? Bo ona mówiła tak. Mówiła w ten sposób, podobnie jak jej dowódca późniejszy, że wtedy można było załatwić wszystkie sprawy, tak jak należy. A pytam się, czy jak? Albo się miało pistolet w rękę. Mam tu przed sobą list pana Konrada Bartoszewskiego do moich rodziców. I po pewnym spotkaniu takim patriotycznym dziękuję im za pobyt i tak czytam. W tym uroczym bałaganie spowodowanym niezwykłym wyjazdem do kolegów nie byliśmy w stanie nawet pożegnać się, a przede wszystkim podziękować wam za serdeczne zorganizowanie uroczystości i spotkanie. Teraz zatem to czynię. Zechciałcie też przekazać nasze podziękowania wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Było wzruszająco i spontanicznie. Dziękujemy więc bardzo, bardzo serdecznie za wasz trud. Zmęczyłem się oczywiście nieco, ale przeżyłem wiele wzruszających chwil, za co jeszcze raz wam dziękuję. Może spotkamy się jeszcze niebawem. Będzie o czym pomówić. Ściskam was oboje. Konrad. To jest z 25 czerwca 1984 roku, a więc jeżeli data mówi o 25 czerwca, to jest spotkanie pod osłuchami. Moi dziadkowie. Tutaj jest moja mama z Sikorą i z panem Malcem. To jest jedyne zdjęcie mojej matki z czasu wojny.